Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Vampire Survivors. No i tak, mamy to nowe wzmocnienie urok. Zwiększa liczbę pojawiających się wrogów o 20 na rangę. No to ja nie wiem, czy ja to chcę. Nie wiem, na razie... No dobra, weźmy sobie dwa razy. To tyle. Te rzeczy niech będą zablokowane jak są. Dobra, musimy pokonać teraz boss rusha, którego jeszcze nigdy nie robiłem. To nie będzie proste, bo to jest challenge. Zostało jeszcze chyba 5 albo 6 postaci, którymi trzeba przejść, żeby odblokować wszystkie arkany. No i myślę, że boss rusha w sumie można by było tą postacią zrobić porta. 30% obszaru i będzie zaczynać z premią do odnawiania. Także niech będzie. I gdzie to jest? Tutaj. Boss rush. Wysyp bossów. 15 minut trwa tylko. Plus 50 zdrowia. Jak nasi bohaterowie wystawiają czoła na tym wyzwaniu. No dobra. Nie wiem, czy jest sens tutaj w sumie dawać hyper, no ale dam. Chociaż typ hyper daje jeszcze więcej, no ale dobra, niech będzie. Let's go. Co by sobie tutaj wziąć? Co ja ostatnio odblokowałem? Chyba to. Pociski wymienionych broni wywołują w eksplozję, gdy znikają. Nie, to w sumie może być fajne. Biblia Króla jeszcze do tego, Room Tracer. To w sumie można by wziąć. Może być fajne. Zobaczymy. No i jedziemy. Po kolei. Jest Biblia Króla, super. No i zobaczymy. Boss rush myślę, że nie muszę tłumaczyć. 5 many w sumie też może być spoko. Będziemy walczyć z bossami. Przez 15 minut będą się pojawiać praktycznie wszyscy bossowie, którzy byli na tych 5 podstawowych stage'ach. Także może być ciekawie. Kurczę, nie wiem czy... O, dobra, jest już czaszkomaniak. Czy hyper to jest dobry pomysł tutaj? A, to co ciekawe, mamy na około wszędzie, widzicie... Skille, różne pick-upy, no ale nie możemy ich wziąć. Ponieważ jesteśmy tutaj zablokowani na tej arenie. Zaklinacz, okej. Okay. No, dodatkowo jeszcze mamy dwa przyciski na ziemi. Niebieski i czerwony. Z tego co pamiętam, to niebieski przyspiesza trochę czas. Chyba 30 sekund albo minutę. A ten czerwony powtarza falę, tą którą mamy, tak mi się wydaje. Oho. No to fajnie, no to super. To dzięki. Pss. Co ja mam tu zrobić, przepraszam? No czegoś takiego to się nie spodziewałem. Kurde, przecież ja tu nic nie zrobię, no. Jest różaniec, weź go. Zniszczył wszystko. To było na mapie, tak? Nie, nie zniszczył tego niebieskiego gnoja, no. No to fajnie, no to tyle. A kurde. No to fajnie. O rety, no nie. Dobrze, to teraz w takim razie coś innego. Chciałem tego robić, bo mi się wydaje, że to by było zbyt proste, z tego co patrzyłem. Włączmy sobie tryb hyper, bo widzę, że nie ma sensu. I weźmy sobie jedną arkanę, która bardzo tu pomoże. Znaczy pomoże, zobaczymy jak to działa, bo ponoć to jest niesamowite na tej mapie. Zabójca gry zatrzymuje przyrost doświadczenia. Klejnoty stają się wybuchowymi pociskami. Wszystkie skrzynie zawierają co najmniej 3 przedmioty. Chcę to zobaczyć, bo ponoć to jest dobra na tej mapie. No jestem ciekaw.
Faktycznie. Wybuchają wszyscy naokoło. Ponoć to jest dobre. Zobaczymy. Na tą mapę. Ta arkana. Jestem ciekaw, jak się sprawdzi. Zobaczymy sobie. Od ciebie nic nie chcemy. Wiem, że mogę dostawać rzeczy. Mogę dostawać rzeczy z tego, pfu. Ale wiecie co? Nie, jeszcze raz sobie to zrobię. Jeszcze ciekawiej. Zrobimy dokładnie to samo, ale... Wezmę sobie max bronię jedna. To może być ciekawe. Jeszcze raz. Może teraz dam ten hiper. Spróbujemy jeszcze raz. Zacznijmy od tej arkany. Może będzie fajnie, jednak zostawię ten hiper. Tego nie będę brał, nie potrzebuję. I tak było wyprzedane teraz nagle. A, no tak, bo mam jedną broń. No i dobra, lecimy. Tak, nie mogę zdobywać doświadczenia w ten sposób. Ale nie szkodzi. Jak i tak mogę wszystkich rozwalać. Jestem ciekaw, jak to pójdzie, jak tak zrobię. Dobra, na razie... Wszystko ginie, faktycznie. Ciekawe to jest. No tylko niestety nie dostaję absolutnie nic. Muszę czekać na skrzyneczki. Jest. I wszystkie mają mieć minimum 3, tak? No i zgadza się faktycznie. W ten sposób mogę sobie pierścień gromu ulepszyć. Spoko. Ale chyba nie będę mógł nic więcej ulepszyć, tak mi się wydaje. Znaczy nie wiem, czy będę mógł znaleźć inne itemy. Skilla. Będę musiał sobie wszystko przyciągnąć do siebie w takim razie. Chyba tak. Kurde, ale tam później w pewnym momencie nie ma przecież przeciwników, to ja nie wiem, jak mi się uda to zrobić. No, ale dostają mnóstwo obrażeń z tych klejnotów, faktycznie. A jak to wezmę, to pomoże. Ale dziwne. Śmiesznie widać, jak odlatują te klejnociki. Ciekawe. Kolejna skrzyneczka. No tak, będę musiał chyba sobie przyciągnąć skilla i wziąć ten skill na pewno oczywiście pod pierścień gromu, żeby zrobić ewolucję. No zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, ciekawe. Aha, i tak muszę wziąć. Jeszcze brakuje poziomu. A tutaj jeszcze tryb odwrócony, to już w ogóle by była jakaś masakra chyba. O, za szybko pokonałem wszystkich. Przez chwilę nikogo nie było. Fajne, fajne. Czytałem sobie przed odcinkiem, ponoć ta arkana jest super tutaj, na tym poziomie konkretnym. Na razie działa bardzo dobrze, ale później to ja nie wiem, jak ona sobie poradzi. Zobaczymy. Jest kolejna skrzynka, no dobra, mogę ją wziąć od razu. Dobra, jest maksymalny pierścień gromu. Spoko. Tylko co dalej? Zobaczymy. No bo później jak nie będę mógł nikogo załatwiać, bo mam tylko jedną broń, to będzie problem. Na razie jest ok. No jeszcze są w miarę proste fale. Ale ta końcówka od 10 minuty, to ostatnie 5 minut jakaś masakra będzie. Muszę zachować różaniec. Ten, który jest na mapie, albo znaleźć jakiś inny i pokonać tych wszystkich żniwiarzy. Od razu. No przez to, że tego niebieskiego pokonałem, nie pokonałem, też miałem problemy.
Chyba, że jego się nie da pokonać różańcem. Ale gdzie tam? Wydawało mi się, że się da. Dobra, na razie nie podnoszę tej skrzynki, no bo nie mam jak ewolucji zrobić. Tak czy siak. Chcę zaczekać na arkanę, która powinna być niedługo, chyba w 5 minucie. Dobra, jest 5 minuta. O, jest arkana już. Szybko zginął. Ktokolwiek to był. Dobra, i gdzie ty jesteś? A, to nie to. Jest, dobra, mam. Wszystko do mnie. Teraz tak, potrzebuję duplikator. Wezmę sobie pustą księgę. Wezmę sobie szpinak. Nie wiem, co tu jeszcze. Na razie tyle w sumie. Mogę te skrzynki podnieść. Ewolucja będzie. Super. Jeszcze jest jedna fajna arkana, która chyba zwiększa obrażenia. I mniej broni mamy, a teraz mam tylko jedną. Także, no, to może być niezłe. Nie wiem, co tu jeszcze może działać z tą bronią. Na razie atakuje fantastycznie. No, korona to absolutnie nie ma żadnego sensu tutaj. To też. To możemy sobie wziąć. Czaszko maniaka nie chcę. To mogę sobie wziąć, to też, to jest średnie w sumie. Skrzydła mogę wziąć, to też. Przyciągacza, kurczę, nie wiem, czy chcę przyciągacz. Szczerze mówiąc, nie. Jest ten różaniec, niech on sobie tam leży. Nie chciałbym go podnosić raczej. Nie wziąłem przyciągacza, żeby mi go nie przyciągnęło. Ciekawe, czy uda mi się tych gnojów pokonać. Dobra, skrzynki to będę od razu podnosił. To nie ma znaczenia już. Uuu, piąteczka, fajnie. Mogę już piątki przyspieszać jeszcze, nie? O, rety, bo wiem, że na pewno można, ale... najwyraźniej jeszcze za mało zebrałem, no dobrze. No fajnie, będzie dużo ulepszeń. Dobra. A spróbuję tak z ciekawości. To mogę wziąć. To nie. To nie. I to mogę wziąć. Chcę zobaczyć, czy uda mi się ich pokonać. Na szczęście jestem w miarę szybki, żeby uciec, ale ciekawe, ile będzie trwała walka z nimi. Może trochę potrwać. Jeszcze więcej obrażeń. Żeby dużo dostali, żeby szybciej... Uuu, proszę, bardzo szybko padli. Tego to się nie spodziewałem, że aż tak szybko. No i dobrze idzie, faktycznie. Mam jedną broń. Skrzynki sobie zbieramy cały czas. Aż się bagują. Pff. Czy wskrzeszenia jest dobrze? No faktycznie. Chyba nie ma lepszej arkany na boss rusha niż ta pierwsza, którą wziąłem. Faktycznie. Jak tam sobie patrzę, mieli rację ludzie. Jest fantastyczna. Trzymaj dalej ten różaniec na 10-11 minutę chyba na tych wszystkich żniwiarzy. Tylko muszę ich mieć wszystkich na ekranie, muszę ich widzieć, chyba dlatego wtedy ten niebieski nie zginął. Gnojak. No naprawdę szybko padają. A no tak, zapomniałem. Przecież przeciwnicy, ich zdrowie skaluje się z naszym poziomem. A my mamy pierwszy poziom, dlatego tak szybko padają, mają bardzo mało zdrowia, no tak. Faktycznie, no to super, to jest fantastyczna synergia w takim razie. Ta arkana, te klejnoty wybuchające, nie, to jest super. Idealny na ten poziom. Nie muszę nawet tych klejnotów, szczerze mówiąc, zbierać. Ja sobie skrzynki będę podnosił, żeby sobie skilla ulepszać. Żeby jeszcze lepiej pierścień gromu atakował.
No, ci już są trochę mocniejsi. Muszę klejnoty podnosić. Mimo, że mam pierwszy poziom, to już troszeczkę dłużej wytrzymują. Dobra, nie ruszam tego różańca na razie. Nie ma co. Chociaż nie wiem, czy jest sens odpalać i powtarzać te fale. Skoro i tak nie zdobywam doświadczenia, to powinienem je pomijać tym niebieskim przyciskiem. Bo to przyspieszam sobie czas do kolejnej fali wtedy. Chyba to było lepsze. I tak doświadczenia nie zdobywam. Teraz będzie 9 minuta. Tutaj co minutę przylatują rzeczy. Dobra. A nie, proszę. Co półtorej minuty? Co dwie? Ja myślałem, że co minutę. No dobra, najwyraźniej nie. Dawaj, kolejna skrzyneczka. Kurczę, satysfakcjonujące. To jest fajnie się ogląda, jak cały czas minimum trójki wypadają. Pięknie. Gdzie jest ten różaniec? Jest. Na górze. No i faktycznie, tu przyspieszę sobie po prostu. Tak przyspieszę, tak jest. Oj, mam arkanę. Jeszcze weźmy sobie jedną superową. Tylko gdzie ona jest? Bo skierodowód w sumie też jest ok, ale tu jeszcze jest taka jedna fajna karta. Jest. A nie, to nie to. A nie, to to. Plus 20% mocy i minus 8 odnowienia za każdy aktywny pusty slot broni. Nieźle. Czyli będzie plus 100% do obrażeń. I jeszcze się zwiększa atak. Niesamowicie. Weźmy to. Zobaczymy. Jestem ciekaw, ile ty będziesz miał zdrowia na pierwszym poziomie. A to ty mnie atakowałeś. Masz topór. Nie wiedziałem, bo w tym pierwszym podejściu coś tam faktycznie mnie biło. Tylko nie wiedziałem co. A to ty byłeś. Okej. Dobra, nie ma problemu. Będę po prostu chodził bardzo powoli. Tak, żebyś mnie nie trafiał. Ten różaniec w trochę niefortunnym miejscu stoi, że tak powiem. Bardzo nieprzyjemnym. O, dobra, padł. Super. No tak, dużo zdrowia nie miał, tak jak mówiłem. Bardzo fajnie. Teraz musimy poczekać, bo nikogo nie będzie. Teraz będą żniwiarze, muszę poczekać, aż się zbiorą i wziąć ten różaniec. Powinno ich rozwalić. Od razu. No, podejście. A oni i tak szybko padną pewnie. No ta, bo mają mało zdrowia, to giną praktycznie od razu. No to super. No dobra, tylko zaraz ta 20-13 minuta. Ciekawe, czy sobie poradzi. Porta. Bo będzie dużo tych golemów z mleczarni. Oni mają dużo zdrowia. Patrzymy. Wow, aż tyle kasy zebrałem? Kiedy? Z czego to? Tyle pieniążków. No zobaczcie to odnawianie. Chyba nigdy nie miałem tak wysokiej szybkości ataku. 151%. Znaczy minus, bo tutaj na minusie liczy szybko się tak. Nie wiem czemu tak, no ale okej. Nieważne. Chyba 12 minuta to będzie, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. No idą, faktycznie. Ale dobra, na szczęście. Pierwszy poziom, także szybko padają. Bardzo miło. Jest tu jeszcze coś? Nie, już nie musimy nic robić. Tam jaką widownię mamy? Ciekawe. To są bohaterowie, tylko w jakichś innych skórkach. Ciekawe. Wow, już czerwone klejnoty wylatują. A jeszcze 2 minuty zostały. Dobra, tutaj sobie na środku stanę. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze 3 minuty, spokojnie. Znaczy 2 niecałe. Zobaczymy, co się będzie działo. W
O kurde, tylko że teraz nie zdobędę tej arkany, no tak, bo tam muszę mieć który? 50, 80 poziom? Tą postacią nie zdobędę arkany. Kurde, no ale przejdę boss rusha, no dobra. Coś za coś. Się wydaje, że warto. No z powrotem są nietoperki. I nie mogę już, zauważyłem od 11 minuty gdzieś przyspieszać fal. Nie pojawiają się te przyciski. No dobra, trudno. Trudno, nie szkodzi. Dobra, ostatnia minuta. O, wy już jesteście gorsi trochę. O, ciekawostka, jak pokonamy tą minutę, to dostajemy tą postać, która nas tutaj atakuje, te potwory. Dostaniemy ją jako postać, to kojarzę. Kojarzę. Także fajnie, kolejna postać będzie z głowy. Niby sekretna postać, ale nie wiem, taka nie jakoś bardzo sekretna, bo wystarczy skończyć boss rusha. Ciekawe, czy zniewiarza bym pokonał. Zobaczymy, jak zbiorę wszystkie te klejnoty. Jestem ciekaw w sumie. Jest nawet szansa, szczerze mówiąc. Jestem ciekaw. Zaraz zobaczymy. Dobra, tylko się wskrzeszę. Jestem ciekaw, jest szansa go pokonać. Zobaczmy. A, chyba jednak nie. Chyba jednak za dużo ma zdrowia. No, chyba nic z tego. Jak jeszcze mam wskrzeszenia, to mogę popróbować. Ale chyba jest zbyt mocny, nawet jak na pierwszy poziom. No dobra. Pokonaliśmy 3000 mlecznych żywiołaków. No i wysyp bossów. No i był ten dźwięk, że odkryliśmy jakąś postać. Super. Dobra, już chyba dużo nie zostało. W końcu będzie można do tych DLC przejść. Zobaczymy. Jeszcze troszeczkę podstawki, ale to oczywiście w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema.